today. The willingness to cooperate with the rider 7.8 and for eventing type 7.7. Jest to klacz szlachetnej pompy, wyhodowany w stadionie koni Brudnik, to jest również jej właścicielem. Wynik klaczy dosiadanej przez Piotra Tokarczyka po wczorajszym ujeżdżeniu to 6,4 punktu karnego. Rosa Prima to klasz szlachetnej pół krwi, połączy w Supremę od Rosa Brena po Brenato. I Rosa Prima kontroluje z radością numer 12. Zbliża się właśnie do sygnalizacji, otrzymała właśnie Rosa Prima. Klacz wyhodowana również w stadninie koni Brudnik, klacz szlachetnej buchwi poprzez Supremę od Rosa Brena po Brentano. Jest to szósty koń po trzech próbach. Wynik łączny do 26,8 punktu bonifikacyjnego. Wynik z próby skoków. Grenoble Clear to 6,2 punktu. Wynik łączny 33,2 punktu bonifikacyjnego. Wynik konia Merkini to 6,4 punktu
wynik łączy 28 i 90. Natomiast wynik Lewinagierki to 6,4 punktu, zdaje łączny wynik 31. Przedaje najlepsze konie hodowli polskiej i zagranicznej w kategorii koni czteroletnich. Zwycięzca Waterloo, Pokorofino i Wisła hodowli Mariusza Grabowskiego, właściciel tego koni. Jest komisja sędziowska oraz pan Paweł Mazurek, członek zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni. Ale to pochodzę z Państwa.